Legendy Kredowej Góry. Legenda trzecia. Bieluch. Po latach tłustych nadejść miały i chude, bo oto nad Chełmską Górą znamie wężowe pojawiło się na niebiosach, zwiastujące jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Bywają bowiem znamiona na niebiosach lub gwiazdach lub na czym innym. Nie na wszystkiej ziemi widziane są. Jedno, w której krainie będzie znamie, to ta kraina widzi, a inna kraina nie widzi. A zali znamiona takie nie na dobre bywają, a na złe. Albo wróżą wojny, albo głód, albo śmierć przepowiadają. Tego czasu bowiem umarł pierwszy król Polski, wielki Bolesław Chrobry, mąż dzielny i odważny. Zdobą też opuszczenia przez Bolesława Padołu Ziemskiego, wiek złoty w ołowiany się zamienił. Pokój i radość, a dostatek wszelki z Polski jednocześnie jakby całkowicie wywędrowały. A mężowie szlachetni i po kres życia nawet płakali tej straty. W tym czasie było znamie w słońcu, widoczne wszystkim ludziom. O drugiej godzinie dnia słońce przemieniło się i zostało go mało. I nie było jasne, jeno jakby księżyc z rogami w dół. O nim zaś nieuki poganie mówią, jakoby objedzone było. Otóż kniaziowie ruscy, bracia Jarosław i Mścisław, zebrali wojsko mnogie i posłali za morze. I przywiedli z Norwegii wikingów pod Haraldem Srogim i łupy bogate im obiecali. I poszli na Lachów i zajęli grody czerwieńskie i ziemię chełmską znowu. I spustoszyli ziemię lacką, zaś ziemię chełmską osiedli Rusini, a gród chełmski powtórnie zajęli warescy najemnicy na służbie ruskich kniaziów. Dopiero wnuk króla Bolesława Chrobrego, król Bolesław Wtóry, co śmiałym i walecznym był rycerzem i władcą szczodrym, z hojnych najhojniejszym, znów do Kijowa, stolicy państwa Rusinów zbrojno wtargnął i cięciem miecza o bramę złotą pamięć swą zaznaczył. A grody chełmskiej ziemi uwolnił z ruskiej niewoli i przywrócił Polsce. Jednak i wtedy nie na długo, boć z postronnymi niezgoda lub bój z nieprzyjacioły, ale i zawiść braterska między synowcami Bolesława Śmiałego, a także knowania biskupów i rokosz szlachetnie urodzonych sprawiły, że Królestwo Polskie rozdzielono na książęce dzielnice, a Chełmszczyznę znów opanowali kniaziowie halidzcy. Przez kolejnych 200 lat bez mała ziemię chełmską pustoszyły drużyny ruskich kniaziów i ich wikińskich najemników. Wojowały wojska węgierskich królów i polskich książąt. Łupili pogańscy Litwini, Jadźwięgowie i Połowcy, a także rabowali też i zwyczajni, niekoronowani zbójcerze. Przez wojny, pochody wojsk, grabieże, pożogi i rabunki ziemia chełmska wyludniała się. Kraj pustoszał, grody i osady okoliczne popadały w ruinę, a teren porósł las. W tym szlesie w pobliżu Chełmskiej Góry kniaź halicki Daniel Romanowicz łowy czynił. Ubił wieprzy 6, sam ubił rochatynią 3, a 3 otrocy jego. Wtedy z pomiędzy dębów, z jaskini w kredowej skale, gdzie gawrę swą miał, wyszedł mu na spotkanie niedźwiedź o futrze ubielonym kredą i pokłonił się jemu. Zadziwił się kniaź niecodziennym widokiem białego niedźwiedzia. Oszczep opuścił i łowczych wstrzymał. Jednak spłoszony ogniem pochodni kniaziowego orszaku niedźwiedź skrył się z powrotem w kredowym podziemiu. — Dobra to wróżba, władcę kniei spotkać — powiedział kniaź. I polecił u wejścia do gawry niedźwiedziowi w darze połów swój złożyć. W pobliżu ukazało mu się na wyniosłej i nad okolicą panującej górze miejsce piękne i zalesione, otoczone dookoła polem. Gród do obrony wielce zdatny, otoczony bagnistymi łąkami, a stoki wzgórza oblodzone zimą, a błotniste latem czyniły zeń, rzekłbyś, zamek na szklanej górze. Obchodząc je dookoła polem, pytał tuziemców, jak się nazywa to miejsce? A oni odpowiedzieli, Chełm jest jego imię. Polubiwszy to miejsce, pomyślał, że założy tu gród dla siebie. Obiecał Bogu i świętemu Janowi Złotoustemu, że zbuduje w imię jego cerkiew. I ponieważ Bóg pozwolił,
Wzniósł był kniaź Daniel ów gród imieniem Chełm na Kredowej Górze i wały jego umocnił i wojskiem obsadził. I przez pewien czas był spokój. Wkrótce jednak trwoga padła na kraj i całą chrześcijańską Europę. Poprzedzani wieściami o niezwykłym okrucieństwie zbliżali się Tatarzy. Ich sława była tak wielka, że nawet żeglarze z Gotlandii i Bornholmu w owym czasie z obawą wypływali w morze i zaniechali dalszych podróży morskich. Oto Batu Han, wnuk przemożnego Czyngis Hana, z wielkim mnóstwem siły swojej przeszedł przez Ruś, wielki mord czyniąc, nie szczędząc nikogo, aż do ssących mleko, cerkwie napełniając trupami, a grody liczne zapalając ogniem. Teraz złotą ordę swoją skierował przeciw Polsce i złożył Batu ofiarę demonom pogańskim, pytając ich o radę. I odpowiedział mu demon: idź spokojnie, bo wysyłam trzy duchy przed tobą, a dzięki nim twoi przeciwnicy nie zdołają ci się oprzeć, bowiem duchami tymi będą duch niezgody, duch niewiary i duch strachu. Zaś przy braku jedności, z powodu zawiści, chciwości i pychy swojej, Polacy, nienawidząc się wzajemnie, sromotnej doznali klęski. Opodal Chełma, śród pól, na wzgórzu, był monaster, gdzie mniszki dziewice Boga chwaliły modlitwą i pracą. Otoczony przez piekielników klasztor zapadł się cały pod ziemię. Cudownym zrządzeniem boskim mniszki od okrutnych bezbożników wybawiając. Do dziś owo porośnięte dębami wzgórze dziewiczą górą jest zwane. Potem przyszli Tatarzy także i pod Chełm, siłą lub podstępem chcąc złupić gród, a mieszkańców w jasyr uprowadzić. Jednak dzielna załoga chełmska stanęła na wałach obronie swych rodzin, życia i dobytku. Lecz mimo, że wały grodu mocne i do obrony dobrze przysposobione, jednak liczebność i zawziętość Tatarów była tak wielka, że obrońcy tracili już siły i widmo klęski zaglądało im w oczy. Wtedy z Kredowej jaskini pod Chełmską górą znów wyszedł ów biały niedźwiedź, którego przed laty Daniel obłaskawił. Wzniósł się niedźwiedź, król kniei, na tylne łapy i rykiem swym potężnym przerażenie wśród najeźdźców wzbudził. I przelękli się bezbożni Tatarzy i odstąpili od Chełma. Zaś biały niedźwiedź na powrót skrył się w Kredowej jaskini pod górą, wśród dębów, gdzie, jak powiadają, do dziś drzemie. Spod ziemi znów wyjdzie, gdy ziemia chełmska potrzebować będzie jego pomocy. Od futra ubielonego kredą zyskał u Chełmian imię Bieluch, a na pamiątkę tego zdarzenia wdzięczni Chełmianie za swój herb przyjęli właśnie tegoż niedźwiedzia białego pod trzema dębami w polu zielonym.